What the fuck? Co się dzieje? O co chodzi w tej grze? Dobra, Rok, ja nie wiem, gdzie jestem. Tu są jakieś potwory! No dobra, no... Jeden idzie z tasakiem. Jak ich rozwalisz, spróbuj się kierować w kierunku handlarza. Kogo? Sorry? W kierunku handlarza, masz taką strzałkę w górnym lewym rogu. Nie mam! Nie mam ani strzałki jednej nawet. O! Dotarłem do sajenki świętego Mikołaja! No tak, tak, właśnie widzę, kurde. Tylko ja jestem z perspektywy tego, spektatora, kurwa, no. Nie mogę w ogóle do ciebie dobić. Czekaj, handlarz 33. W ogóle jesteś w ogóle w 13 fali, stary, masz przejebane treśpę. Oh my god, nie mogę przejść, tu jest zabarykadowany handlarz. Idą do mnie! Święty Jezus! Naprawdę jest tak soczysta zabawa w tą grę. Okej, jesteśmy. Biegnij do handlarza, mówią. Dobra, to ja zacznę nagrywać, Lokas. Dobrze, nagraję, nie widziałem. Witamy, witamy was, koni, bardzo serdecznie. Duet Rock and Roll w grze Killing Floor, o którą to zabiegaliście, o którą to prosiliście, by nas w jej środowisku zobaczyć. Ja już miałem wprawdzie przyjemność grać kiedyś tą grę prywatnie, jak i ze zdobywcami gier, których serdecznie pozdrawiam. No a teraz padło na Roka, także coś dla miłośników. Nie, może niekoniecznie Dead Island, prędzej Rok. Dzień dobry państwu, jestem Rok i tu do takiego horroru, żeś mnie doprowadził, że szok. On się zalogował później, mi jakaś 13 fala dopadła, ale nie mogliśmy się, niestety połączyć. Klasycznie musieliśmy dobić w cudzą grę, ale widzę, że tutaj znalazłeś Thompsona. Jeszcze hajsu nie mam specjalnie za dużo, wiadomo, bo dopiero co wbiłem i Left 4 Dead 1-2 się kłania, ale powiem, że bywały momenty, gdzie w środowisku tej gry bawiłem się o wiele lepiej przez wzgląd na miodność, grywalność, no i klasyczne slow-mo. Tak, tu się coś spowalnia, jak raz mi się spowolniło, ale na mnie wyskoczyły te łajzy, Jezus Maria, myślałem, że dostanę zawału. Dobra. Kukiem myszki zmieniasz sobie, możesz się leczyć. Gramy w taki tryb klasyczny na fale, ale są też różne przeróżnewania, które bardziej w tym momencie zbliżają tą grę do wspomnianego Left 4 Dead. Najważniejsze też to, żeby zawsze się mniej więcej w stronę handlarza kierować. Yeah. A skąd dobra się wzięło spowolnienie? Z automatu wchodzi. Okej. Okay. Chodź za mną, Rok. Mikołaj, święty Mikołaj przeżył szok. Są jakieś świąteczne horrory. No tu tych map wyszło bardzo dużo od czasu, kiedy ja grałem w tą grę, to program doczekał się wielu fanowskich i nie tylko modyfikacji. Rojo, czy mnie coś gryzie? Za tobą, za tobą. Dlaczego stoisz tyłem? No nie ma, zawsze gdzieś masz tył, nie? No. No ja ta muzyczka, co? O co chodzi z tą chorą muzyczką? Jelonie! Po prostu bałem się odwrócić, wiesz? Rozumiem. Nie chciałem zobaczyć, co mnie gryzie w plecy. Rockens, klasyczny back to back i będzie dobrze. Temat filmowy poruszę, gdy będzie przerwa na handlarza. Bo tu to nie ma sensu, ale jesteśmy razem. Lubimy to. Koniec fali, biegnij do handlarza. Żyjemy w sensie? W sensie przeżyliśmy, stary, dokładnie. Dobra, biegniemy za gościem, który tutaj... Co się stało? Jakie to są... tych plansz jest tutaj tak wiele. Prezent! Tak... Znaleziono trochę amunicji. Dobrze, żeś nie wybuchł. A ten handlarz, on się przemieszcza? Tak, chodzi o to, żeby co falę starać się być blisko handlarza. Bo wtedy po prostu będziesz miał więcej czasu. Ale tu ktoś ustawił całkiem sporo czasu na to, żeby...
W ogóle świątecznie, to trzeba by było na Wigilię pójść. Tak. Strzelba myśliwska, tak? Czy strzelba... Ja chcę tą. Okej. Okay. Uzupełnienie amunicji. Okej. Okay. Bardzo ważna jest tutaj też oczywiście zbroja. Ale nie widzę takowej tutaj. Znaczy, może by była, ale niestety nie stać mnie. Szczelba! Masz szczelba. Mam szczelbę. Ale najfajniejsza jest tutaj strzelba... Oczywiście AA-12. No ale może kiedyś na nią zarobimy. Okej. Okay. Jest strzelba, jest pistolet, to jest najważniejsze. Okay. Rojec! Fajnie, fajnie. Kolejny posrany świat gry. Kolejne chore uniwersum. Zostałem tak. W sklepie. A nie zostałem. Jestem przy tobie, spokojnie, Rokens. Ja cię okej. A wszystko jest pod kontrolą. A to jest co, po prostu jest przygięcie pały. A okay, idzie. Od strony Dolana. Dobra, to wy ogarniajcie to wejście, ja będę ogarniał to tutaj. Ja sobie postoję. No to nie stój, w tej grze nie można stać. Jeb, ten śrut tak zajebiście leci. Przeładowanie łuska. Położyłem go. Coś, oni się steleportowali na moich plecach. Tak bywa, no, niespodzianka. Dobra, to mi to nie był dobry wybór. Strasznie duża jest spluwa. Nie, w tej grze bardzo dobrze są właśnie, bardzo dobre są strzelby, przynajmniej ja sobie nimi tutaj dobrze radzę. Rock fucking hell, pomogę ci, spokojnie. Za mną plecy. Yeah. I ten wesoły szelsik. Zbieraj te pakunki, żeby potem hajsu nie marnować na... Dobrze. Yeah. Sieruty raz. Sieruty dwa. To jest niewidzialna taka szmata. Weźmiesz sobie to ammo? Wezmę, dzięki. Mam jakiś granat podobno. Dobra, mamy, ja chyba mam nawet 5. Właśnie, a jak się rzuca tym cholierstwem? Domyślę F albo G. No to spróbuję. Okej, okay, Rokens, 41 metrów, chodźmy w bliżej handlarza. Dobra. Okej. Okay. Tylko się trzeba ja się w ogóle nie spodziewałem takiej jazdy, powiem ci szczerze. Okej, okay, handlarz będzie gdzieś tutaj. Tak, za nami, dobra. Wow, zwolnione tempo! Ale why? Aha, tak po prostu. No właśnie, kurde, nie... A, chyba, że tam Dolan poatakował ostro. To może dlatego. Dobra, ja sobie tutaj pójdę uzupełnić amunicję. Jest, elegancko. Koniec fali, dobra. I Rokens, jako że mamy 1,5 minuty, chciałbym z tobą porozmawiać dzisiaj na temat filmów, horrorów, kręconych z tak zwanej amatorskiej ręcznej kamery, czyli w myśl moich ulubionych pozycji Blair Witch Project, REC 1, REC 2, VHS, Grave Encounters, Paranormal Activity. Rozumiem, że kojarzysz te tytuły. Jak najbardziej. Paranormal Activity to swoją drogą. Mi się najbardziej kojarzy ten film, który był o tej takiej... Kurczę, nie pamiętam tytułu. Manhattan Project czy... Monster. Monster coś tam. To było fajne. Monster był też bardzo fajny. Wiesz, czyli powiedzmy, wiesz, kino z kategorii, wiesz, nie za duży budżet, a efekt astronomiczny. Właśnie Blair Witch Project był jednym, jeżeli nie pierwszym w ogóle filmem, który pokazał, że tam za garść dolarów można zbić ładną kasę. No, ale pięknie zrobili, znaczy pięknie, ja byłem zaskoczony bardzo pozytywnie tym filmem. Ja byłem zesrany końcówką, przyjacielu. No. On się fajnie toczył i tak, no właśnie nie było tam nic mądrego, fajnego, to było takie dosyć... Takie naiwne i w tym wszystkim, ale dużo lepsze od Godzilli nieszczęsnej. Tak, ale wiesz, to jest... Wow, ktoś mi tu hajs daje. No to pewnie nasi ludzie. Dzięki! Co on ma... Zajebiście mi się gra w tą grę, ci powiem. No, jest. Była chwalona. Myśmy wielokrotnie zresztą gdzieś tam myśleli o tej produkcji i ona faktycznie jest warta uwagi. Dobra, idziemy do handlarza. Get the fuck! Get the fuck! Iron Maiden, o, te są straszne, co drą ryja. Ładuję. Widzę, że was tu trochę jest. Dobra, ten padł.
zajebiste, okej? Idę do ciebie, bo widzę, że masz tam problem. Nie miałem. Ktoś mi rzucił granatę chyba w plecy, tylko to... Ktoś sobie radziłem. To ekipa sobie spokojnie nawet radzi. Ja zbieram na strzelbę. Oh yeah! Ma magazynek! Dobra. Ma fajną strzelbuchę. No, strzelby tutaj są na mega propsiku. Okej. Okay. Przerażanie ten ptak z tasakiem. Cały czas za mną chodzi. Łoszty w życiu. Dobra. I właśnie, wspomniałeś o Blair Witch Project, co było mega fajnym filmem. A ja nie wiem, czy pamiętasz Blair Witch Project 2, który nie spotkał się specjalnie zbyt dobrym przyjęciem. Chyba nie widziałem. A mi się bardzo jakoś podobał. Fajna była muzyka, tam Marilyn Manson przygrywał. No nie gadaj. No. Co badać? Okej, okay, udało się. Wiesz, ale chodzi mi o to, że to jeszcze bardziej buduje imersję, wiesz, taki nacisk na naturalność, na naturalność uzyskaną na podstawie, wiesz, kręcenia wszystkiego tą ręczną, nieprofesjonalną kamerą, tak? No. To jest też taki troszeczkę motyw, nie wiem, vlogowy, tak? Tak. W jakimś stopniu. I to sprawia, że ty wierzysz jeszcze bardziej, to przeżywasz, tak? Nie ma tej takiego burzenia czwartej ściany w myśl, że o, to jest produkcja a, hollywoodzka produkcja i to macie straszyć, nie? Jest bardziej, wiesz, ubóstwiam. Zawsze jest, chociaż często bywa, dochodzi do tego, że te motywy są powielane, tak? To znaczy jakieś tam dziecko, zakładamy kamery po całym domu, tak, nigdy nie patrzymy na te kamery wcześniej, żeby zobaczyć, co się stało i potem zazwyczaj dochodzi do jakichś chorych tam, wiesz. No, tak. Paranormal Activity. Rytuałów i tak dalej. No. Nie, tam jest... Jest kilka takich fajnych, kurczę, rzeczy tam z tych filmów i faktycznie jest to jakby chyba pierwszy film, który tak mocno uderzył i wykorzystał klimat, no to był właśnie ten Blair Witch Project i to naprawdę świetnie zostało zrealizowane. I ja pamiętam, że w trakcie realizacji tego filmu, bo w ogóle Wiedźma Blair to jest jakiś tam taki miejski mit, nie? Urban legend, nie? No. I ja było strasznie dużo... takich opowieści, czy ten film jest autentykiem, czy to jest, wiesz, czy to jest autentyczne nagranie, ludzie się zastanawiali. Tak, dokładnie. Widziałem też genialny film, na podstawie którego będzie robiona gra, też o takim rosyjskim urban legend, na zasadzie, wiesz, że tam jakaś ekipa badawcza w górach śnieżnych tam gdzieś się straciła, bo coś tam odnaleźli, był mega mrok i w ogóle. Ja pierdzielę, Rojo, ale ci normalnie nad barkiem strzeliłem i trafiłem, kurde, wiedźmę niewidzialną w głowę. No widzisz, no ta gra prowokuje wiele takich sytuacji. Także nie, ten motyw się może nudzić, mój tata za nim nie przepada, ale ja ubóstwiam filmy właśnie w tym klimacie. Yeah. Rok na dual wieldingu, ostro widzę. Kurde, stary, no marzenie, podwójny Desert Eagle? O, chopie, no tutaj Desert Eagle. Pomocy! Chociaż może niekoniecznie. Ładuj. Grubas. Ale to soczyste ci powiem. No. Jest dobrze. Możemy powoli iść w kierunku sklepikarza, nie? Tak. A tu nie koniec, widzę imprezy. Tu była szmata. Kurczę, to jest naprawdę miodne, ja się nie spodziewałem w życiu. No ale to jest mnóstwo fajnych map. Nie mówię, że ta jest zła, bo jest całkiem okej. Okay. Ale po prostu tu jest tyle map, które by ci się bardzo spodobały. Bo i mamy klimat post-apo stary. I taki trochę steampunk. Ale nie, to jest mega, mega fajne, kurczę, ja to chyba... Ja ci mówiłem, że ci się ta gra spodoba, no. I wiesz, przez to, że jesteśmy z ekipą, oni dużo nam pomagają, za co dziękujemy. I możemy sobie, wiesz, rozkosznie poklachać przy jednoczesnej akcji. Tak jest, tak.
Ale chyba nie ma nic lepszego niż dwa Desert Eagle razem, to znalazłem swoją tą Mekkę. Dobra, ja bym chciał coś sprzedać, sprzedaję to i wreszcie strzelba AAA-12, bitches. pancerz, ładnie. Jeszcze ciekaw jestem, czy Magnum Desert Eagle za 500. A gdybym sprzedał taktyczne, nie mogę. Dobra, srać to. Ja jestem tutaj happy. Mam swoje ukochane bydle. A co to są talenty? Talenty to są jakieś takie umiejętności, że tutaj... Tak, jest montowany w strukturę gry taki syndrom upgrade troszeczkę, gdzie sobie tam levelujesz chyba do 5 poziomu doświadczenia konkretną klasę postaci, której upgrade wpływa tam na, wiesz, mniejszy odrzut, zmniejszony odrzut, zwiększoną celność, mini większe obrażenia, ilość przenoszonej amunicji. Ja sobie wybrałem klasę wsparcia, to ona jest idealna właśnie pod to, co ja lubię robić w tego typu grach. Dobra, jedziemy, pora rozpętać piekło. Skroka jest za mną. Już zaraz będę gotowy. Ojej. Chodź, święty Judaszu, co tu robisz? Już jest. Aha, teraz musimy chyba zaklajstrować drzwi. Znaczy, w sensie co? Czekaj. Dobra, mniejsza z tym, zaraz będzie rozpierdol. A ja mam granatnik. Chodź, szmaty, czekam na was. Open the fucking door. Dawaj. Aha, ten naprawia tutaj. Dajcie mi postrzelać, bo... No, przejdzie na całość. Jep. Ups. Oh, yes. Yeah. Ale był wybuch soczysty. A ten slow motion robi swoje. No, naprawdę podkręca klimat. No i nie przeszkadza, że było też multi, nie? Po prostu zwalnia temat wszystkim, jest fajnie. I ktoś to może wykorzystać. Ty aktywujesz slow-mo i akurat to slow-mo ratuje ci dupę, kiedy jesteś gdzieś daleko. No. Nie, to pięknie leci. Dobra, już zaczynam kumać, o co chodzi z tymi... gdzie są ulokowane te broni? One są ulokowane zestawami. Pistolety pod dwójką, strzelby pod trójką itd. itp. Ale kukiem myszki możesz sobie obracać temat. Że ta strzelba jest po prostu za szybka. A poszliście gdzieś? O Jezu, ja zostałem sam. No to rok, nie ma. Tutaj trzymamy się ładnie w kupce. Dobrze, w kupce. Dobra, przydałby mi się amunicja, gdzieś zielone coś. Dobrze, dam znać. Ja sobie kupiłem tyle broni, że się nie muszę ammo martwić. Dobra. A, no w sumie tak. Koniec fali. Do handlarza. Dobra, chyba pora na deserta, żeby też ludziom pokazać. Ranny Jolek. Jaka to jest obrzydliwa moc. Ale tu ten upgrade też jest fajny, tych postaci. To znaczy wiesz, że coś tam strzelasz i coś ci tam przybywa. Pamiętaj, że też masz alternatywne strzały, typu na przykład latarka do strzelby taktycznej, albo na przykład półautomat, automat w kwestii trybu ognia. A jak to jest, jak to się używa? No to zależy, jak sobie skąd konfigurowałeś przyciski, nie? Aha, no to się nie konfigurowałem we wcale. 1400. I ja bym chciał kupić sobie... No co jest? Desert? A podwójny desert? Ile? 700. Myślę, że podwójny desert to będzie dobry pomysł. Kupiłem? Tu sobie wybierasz talent. Kurde, nie mogę tego kupić. Pewnie... Aha, dobra. Co jest grane? Coś tutaj nie ten. Podwójny desert, tutaj zakupione, uzupełnienie amunicji do wszystkiego. Dobra,
Gdzie jesteś, przyjacielu? Gdzie jesteś, ptysiu mysiu? Uzupełnij sobie pancerz, Rok, w sklepie. Aha, no to mam trochę go. Może nie tyle, ile bym chciał. Idzie na mnie. Okej. Okay. Yeah! Jaki rozkup! No, slow motion jest po prostu genialny. Coś niesamowitego. No, ten slow motion to robi tak jazdę. Okej. Okay. Ja mam pytanie... Jak się granaty rzuca, bo... Gie. No to chyba coś spieprzyłem. I jeb, i namy, i nie masz szmato, lecisz. Kurde. Czuję się AA-12, zwolnione tempo i wchodzę, nie? Zajebiste. Najpierw strzelam, potem pytam. Jeb, tutaj pięknie się montowało, ale co śrubty. Nawet jak ci trafi slow motion na zmianę magazynka, to i tak pięknie to wygląda, bo... I tak się cieszysz, i tak masz wrażenie, no, że sąsiedzi twojej rodziny. Wow, kto aktywował? Jak ktoś aktywował, to musiało być zagrożenie. Dobra, słuchaj, kierujmy się już do handlarza, chodź za mną. No. Tak jest. Okej, okay, powiem, okej, okay, ta strzelba zostaje, po prostu nie ma na nią mocnych, ale ja się zastanawiam, czy by sobie nie kupić może... Jednak mimo wszystko innych pistoletów, tu są jeszcze takie potężne kolty, chyba pytony. Tak, pytongi. Ciężkie pytongi 44. Ale nie, podwójny Desert Eagle to jest spełnienie moich marzeń, to ja w ogóle nie mam o czym gadać. Lepsze niż snajperka. Ale jeśli Blair Witch Project się spodobał, to z tego typu filmów polecam ci serdecznie Grave Encounters. Chociaż wyszły dwie części, tak samo jak VHS-u też wyszły dwie części. Aha. Obrzydliwie dobry horror. Zapytaj ekipę, jak się tam hajs przekazuje. Ja nie mam bladego pojęcia. Ale ty masz tajwa, nie? No to właśnie, jak się przekazuje hajs? Okej. Magnum 44. Podwójny. A, myślę, że. Okej, cashier, someone grab it. Cholera, fajne to jest. I tam jakby spełnisz jakiś achievement, to dostajesz następny level tego. Tak. To jest naprawdę okej. Okay. Dobra, to zaczynamy jazdę. Chodźmy już w kierunku handlarza, żeby mieć bliżej po prostu. Wiesz, są różne tryby. Raz trzeba coś naprawić, coś zespawać. Yeah! Pięknie. Trzy strzały, trzy heady praktycznie. A, tylko że ładowanie tutaj jest trochę będzie trwało. Kurde, ten slow motion po prostu. Jaki tu jest rozkurw. Jaka tu jest moc tych pukawek. Za tobą! Dobra. Ładnie cię uratowałem, nie widziałeś go. Mogło być zwolnione wtedy. Pora na strzelbę. Ło! Kurde, ale heady wchodzą pięknie. Piękne po prostu. Jaka szmata. Tu się można bawić godzinami, wiesz, to jest przerażająco nienudzące się. No. Dużo dobrego o tej grze mówili i to się potwierdza jednak. Tak, dokładnie. Come on, bitches. Rok, zapraszam powolutku do mnie, bo jestem przy handlarzu. Reloading! Dobra, to jest Capitan Pistachio.
kapitanie Pistachio. Jak sytuacja? Przydałby się tu jakiś ciężki M60, ale tu nie ma niestety LKM-ów chyba. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja jestem z trzech... A, w kierunku handlarza idziecie? Tak, ja mam 25 metrów do handlarza. Dobra. Będę miał dość dużo czasu na rozkoszny shopping. Może sobie kupię jakąś lepszą strzelbę. A w którym... W której profesji są strzelby? Nie, to... Jakby w każdej, tak? Tylko, że... A, tylko bonusy do strzelby, tak? Nie, no to też, ale nie, bo jest zakładka specjalna, dla której... Wydaje mi się, że wsparcie. Wydaje mi się, że... Znaczy, wsparcie to jest druga. To są miatacze jakieś. Złota strzelba. A to DLC. Złota strzelba bojowa. O, 4000 kosztuje A12. Come on, medic. Rising Storm, Tommy Gun. Ale ty miałeś Tommy Gunna. Skary. A czemu nie mogę kupić? Piła łańcuchowa. Miecz Claymore. Topór z Dwarfs. Jak? Miotacz ognia. Miotacz kul ognia łuski. What the strzelba okopowa. Podwójny rewolwer sygnałowy. Wyrzutnia bomb orka. Orka, uwolni orkę! No, ale... Nie mogę kupić innej broni. Mam 4000 gotówki. Bo musisz sprzedać starą. Sprzedałem, no, ale mniejsze z tym. Dwa Desert Eagle i tak mi robią. Dobra. Moje kolty też dają radę, kurde. Dobre połączenie. Dobra, padł. Reloading! Dobra, fala 9 na 10. O! Widziałem to. Kurde, no bez kitu, no. Czuję się, jakbym otrzymał swego pierwszego G.I. Joe. Ale to pięknie po prostu. To przeładowanie jest na snow. Dobra. Dawać granat. Boom. Idziemy do handlarza powoli? Powolutku, powolutku możemy się udać. Też będę pewnie miał trochę przyjaciół. Come on, motherfuckers. Nie, następnym razem musimy sobie zagrać inną mapkę, wiesz? Aha, ale ta też jest, kurde, te święta. Nie, jest fajna, jest taki, wiesz, wesoły bullshit, nie? Jeszcze ta muzyczka w tle w ogóle. No. A, Chuck! Będziesz mi dłużny. Słuchaj, a powiedz mi jeszcze raz, jako że mamy chwilę luzu, jakie filmy wymieniłeś wśród tych, które z ręki były, bo pamiętam Blair Witch Project, ten Manhattan Cloverfield Monster, czy jak to się tam nazywało? Dokładnie, więc tak, REC 1, REC 2, REC 3, 3 jest chujowy, to wesele bez nadziei, ale REC 1, REC 2 jest super. VHS 1, VHS 2, jak te stare taśmy, nie? No. Następnie Grave Encounters 1 i 2. Zajebista sprawa. No i ta ekipa, która idzie w ślady tej górskiej, rosyjskiej eskapady, gdzie tam zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, w chorych w ogóle sytuacjach, wiesz. Mocny film, fajny, ale zapomniałem tytułu niestety. Ale wychodzi gra na podstawie tego, horror. Będzie zajebiste, tak? No i co tam jeszcze? No i oczywiście Paranormal Activity, 4 części. Poczekaj, niech się zatrzymam. Ja pamiętam, REC to jest taki hiszpański film, nie? Gdzieś tam w jakimś budynku coś się niedobrego dzieje, policja to odcina, zakładają tam na tym budynku jakieś... Kwarantannę. No, kwarantannę i potem ci ludzie gdzieś próbują sobie poradzić w środku.
Tak, ja byłem obserany oglądając. No, no, tak, tak, on zrobił na mnie wrażenie. Dwójka też była mocna, ale może nie jakoś wybitnie, tak? No tam jakby ta historia tam, ona gdzieś tam miała, jakąś dziewczynkę chodziło czy coś, nie? Ale to mocny był film, mocny był. Oj tak, właśnie oj. Do końca nie wiedziałeś, czy chodzi o zombie, czy chodzi o co. A nie wiem, czy pamiętasz, Far Cry 3 zaczyna się też tym motywem z kamery. Tam... Tak, 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 jest kilka motywów. No. W różnych grach. Znaczy wiesz, no ja wiem, że ty tam niespecjalnie lubisz się bać w filmach, albo tym bardziej w grach. Ale no te gry, filmy są naprawdę mocne, wiesz. To jest taki typowy, wiesz, slenderowe poczucie strachu. Aha. Daleko to do klasykom pokroju Omena czy Egzorcysty. Ale ja jestem otwarty na to kino i ono nie przeszkadza. Bo pojebało, że chcecie mnie ugryźć. Łachudry, no. Say hello to my little friend. Już ludzie mają taki sprzęt. Łap granat! A, już nie żyje. Dobra. Papiernicze. Cały magazynek wywaliłem tuż nad głową kolesiowi. Ale nad głową naszego ziomka? Nie, nie. Nad głową bestii. Aha, no to okej. Okay. No bardzo. Pala 10 na 10, o, tu będzie niewesoło. Ale spokojnie, jestem gotowy. Pancerz. Przyda się. Ja cię straciłem z oczu. Aha, wyjdziecie w kierunku tego. Tam jesteś bardzo. W sklepie i tu już będzie chyba ostateczny. Dobra. Gdzieś tu się próbują. Dobra. Bebechy dostał. Dobra, generalnie tutaj wam. Rzucz jakiś szpat. Koleś z kataną. Yeah. Uwalniam moce piekielne. Okej, okay, patriarcha to jest taki mega, mega motherfucker, nie? A to jest ostatni czy coś? Czy to... Tak, to jest ostatni jakby taki mega boss. Okej, okay, napraw. I co my tu mamy? Podwójny ten, podwójny magnum. A, chyba tego sobie wezmę. Okay, cash here. Someone grab it. Money! Give me the money! Money, money, money! Dobra, chciałem się pobawić. MK2. Money! Give me some money! Zajebiste to odgłos. Dobra, kupujemy. Granaty są, pancerz jest, nóż jest. Okej. Okay. Koleś Czaku ma wyrzutnię rakiet taką, której ja nie mogę kupić, może to zależy od levelu albo coś. Jakby mam bardzo ograniczony zakres tych broni. Okej, okay, tutaj ma dwa deserty, bardzo dobrze. Ten ma jakąś wielką bestię, będzie walił swoje tubki. Ten, no, ma, no. Ten ma chyba granat. Święty Judasz naprawia drzwi. Tu ktoś dał miny. Okej. Okay. No to nic. Na początku pobawmy się pistoletami. Nie wygląda. Niewidzialny chyba. Tak, także tu trzeba się mieć na baczności. Łatwo jest zginąć, muzyczka adekwatna. Na pewno musimy trzymać się w kupie, to w ogóle nie ma opcji, że ktoś sobie idzie i ma resztę w dupie. On nas znajdzie? Pistacz się umarł. No bo się oddzielił, no zdziwisz się. Dobra. Rok, mogłeś sobie uzupełnić pancerz. Ach,
Będę unikał. No faktycznie mogłem, mam 50%. Jeb, 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 jeb. I się udało. Jeszcze raz, żeśmy wygrali w grę. Pierwszy rok, dawno się tak zajebiście nie bawiłem. Serdecznie dziękuję świętemu Judaszowi, Pistachio, Czakowi. Jeszcze kogoś tam. Dolan jeszcze. Tutaj. Dokładnie tak. Nie wiem, czy jesteście naszymi widzami, czy nie. Czy randomowo wpadliśmy. Ale dziękujemy serdecznie. Ja bawiłem się wyśmienicie i mam nadzieję, że udało mi się do tej zacnej gry roka przekonać. O, jak najbardziej. Cudna jest. Cudna. I mimo zajebistej jatki udało mi się przemycić rozmowę znów na tematy filmów. Tym bardziej może bardziej adekwatnie, tak? W klimacie horroru, terroru. Pozdrawiam cię, Rok, serdecznie. Pozdrawiam was, kochani. Trzymajcie się. Serdeczne. Hej, hej. Bum! Zajebiście.